Działania na rzecz wielokulturowości to znak rozpoznawczy gminy Gromadka. Jej skarbem są bowiem ludzie, którzy reprezentują różne kulturowe tradycje. A samorządowcy i działacze kultury starają się tam je promować i organizować wydarzenia, które dają do tego okazję. Po raz piąty więc do Gromadki zjechały się zespoły folklorystyczne na swoje doroczne spotkanie. To świetna okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i do spotkań między znajomymi. Zespoły muzyczne i taneczne są zwykle ozdobą różnych imprez, jest więc w Gromadce impreza, która w całości poświęcona jest właśnie tym zespołom. Gościmy zespoły folklorystyczne. Jest to spotkanie, które corocznie odbywa się w miesiącu styczniu. I tak po kolei patrząc, przy pierwszym stole siedzą Bogdanki z Mirska, Wesoła Gromadka z Gromadki, Klub Seniora Relax z Gromadki, Koło Gospodyń Wiejskiej z Osłej, Zespół Kompetencji Seniora w Gromadce, Leśne Echo z Raszówki, Nie zapominajki z Osłej, Ale babki z Różyńca, Kapela Kunice z Kunic. Goście zaproszeni, wśród których jest pan wójt gminy Gromadka i pan przewodniczący Rady Gminy. Jest zaprzyjaźniony Uniwersytet Trzeciego Wieku z Bolesławca. I dalej są panie z zespołu Agat z Jeleniej Góry i zespół Furmani z Rzeszota. W zespołach uczestniczą i dorośli, i dzieci, więc przekrój wykonawczy co do wieku i repertuaru był szeroki. Jako że mamy jeszcze czas Bożego Narodzenia, to musiało się rozpocząć od kolędy. Wspieranie i promowanie ludowości to już tradycja w gminie Gromadka. W ciągu roku odbywa się tutaj wiele imprez, które w różny sposób nawiązują do folkloru. Szczególnym wydarzeniem jest zaś to spotkanie wprost temu poświęcone. A myślę, że dla naszej gminy zespoły folklorystyczne jest to przede wszystkim wielkie bogactwo, pokazujące tą wielokulturowość i pokazujące swoją tożsamość, bo każdy zespół wywodzi się z innych stron, czyli to wszystko, co zostało przywiezione po II wojnie światowej, czyli 45, 6 i 7, dzisiaj na scenach naszego gminnego ośrodka kultury będziemy mogli oglądać, a przede wszystkim usłyszeć. Także my wychodzimy z założenia i trzeba promować, trzeba pielęgnować, trzeba pomagać i trzeba wspierać, żebyśmy mogli przekazać kolejnym pokoleniom to, co nasi ojcowie, dziadowie wynieśli ze stron, z których zostali tu przywiezieni. Spotkanie integracyjne wielbicieli i wykonawców folkloru ma więc na celu prezentowanie różnych tradycji ludowych. Akurat gmina Gromadka jest bogata w przedstawicieli różnych kultur, ponieważ zamieszkali tu po wojnie przybysze i przesiedleńcy z różnych stron. Mówią oni wielokulturowe tradycje tych osób, które tu przybyły na ziemię odzyskane po zakończeniu II wojny światowej z Jugosławii, z Kresów Wschodnich, z centralnej Polski. Zespół Furmani prezentuje kulturę warszawską, także myślę, że będzie ciekawie. I faktycznie tak było. A różnorodność propozycji zaproszonych zespołów była ogromna i każdemu musiało coś przypaść do gustu. Poza kolędami znalazły się w repertuarze skoczne piosenki znakomicie pasujące do trwającego karnawału. W Gromadce działają na rzecz wspierania folkloru i wielokulturowości, ale nie zapominają też o poszerzaniu grona tych, którzy również potrafią docenić to bogactwo. Gmina ma więc szerokie kontakty z sąsiednimi i dalszymi samorządami lokalnymi, a te doceniają bogactwo tej gminy. Przenikają się kultury wielu stron naszego kraju, Europy i świata przecież, kultury wielu ludzi,
i znakomita zabawa dzisiejsza jest tego potwierdzeniem. Moje spocone czoło również, bo przecież nie jestem biernym widzem wyłącznie, ale na parkiecie pląsamy, bawimy się, śpiewamy, klaszczemy. To jest przyjemne. Czego można życzyć folklorowi? Wielkiego powodzenia, trwałości i poszanowania ze wszystkich stron. Gromadce po załączeniu kultur, religii i różnych tradycji rodzinnych udaje się też łączyć pokolenia. Widać to i na takim spotkaniu, ale widać to również na co dzień. Dużą w tym rolę odgrywa działający tu prężnie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dziś w dobie wielkiego postępu cywilizacyjnego zauważamy jedyny niepokojący element, że jeden nie ma czasu dla drugiego. My staramy się poprzez wprowadzony nie tak dawno Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jako ewenement w gminie pięciotysięcznej funkcjonuje i to z ogromnymi sukcesami, pokazywać pewne wartości. Podczas wykładów, które są elementem funkcjonowania, uczymy pewnych elementów tolerancji, życzliwości, wspólnego działania, a myślę, że najważniejsze, wzajemnego szacunku. A to jest potrzebne, żeby móc choćby spotkać się w takiej atmosferze, jaka panowała tego dnia w Ośrodku Kultury w Gromadce. A muzyka szybko wyprowadziła na parkiet tancerzy. Na scenie zaś królowały tego dnia kolędy, a wśród nich nie tylko te tradycyjne i powszechnie znane. Wielość korzeni kulturowych to bowiem również wiele tradycji kolędowania. A że kultywowanie ludowości nie kończy się na starszych i dorosłych, o tym przekonały wszystkich dzieci, które z kolei wykonały tradycyjną kolędę.